Jest z nami Mariusz Pudzianowski, który już za jeden dzień stoczy swój upragniony bój z Seanem McCorkle. Witam ciebie, Mariusz, tutaj byłeś bardzo wyluzowany przed naszą rozmową. Prawdopodobnie tego niestety nie zobaczymy podczas wywiadu, ale powiedz, z czego tak naprawdę wynika to, że tak dobrze się czujesz? Z czego wynika? Dlatego, że 3 miesiące ciężko pracowałem, ten okres treningowy był przepracowany uczciwie. Tak naprawdę z tych 3 miesięcy chyba wyleciał tylko jeden trening, dlatego Piotrek musiał mnie wygonić, dlatego że widział, że już troszeczkę za dużo tego wszystkiego było i powiedział: wynocha z sali, odpocznij sobie i za 2 dni wróć. To tylko coś takiego było. Więc nie mam sobie nic do zarzucenia. No właśnie wspomniałeś o Piotrze Jeleniewskim, który teraz jest twoim głównym trenerem. Ja rozmawiałem z Piotrem przed tym wywiadem, on powiedział, że to były wbrew pozorom jedne z 3 najlepiej przepracowanych miesięcy w jego karierze jako trenera. Czy ty masz podobne odczucia? Trudno mi wypowiadać się na ten temat, no już musi ktoś ocenić z boku, dlatego że ja oczywiście mogę powiedzieć, dobrze pracowałem wszystko, a ktoś z boku obiektywnie powie, tego było za mało, tego było za mało i najlepiej niech ktoś to z boku oceni. Mhm. Twoja walka ostatnia z Seanem McCorkle, ona dobrze się zaczęła, skończyła się dla ciebie pechowo. Minęły zaledwie 3 miesiące teraz, kiedy spotkasz się z nim po raz drugi. Jakby w mojej opinii nie ma specjalnie jakichś sportowych podstaw do tego, żeby ten rewanż się odbył właśnie teraz. Czemu nie później, ale odbywa się jednak teraz. Kto tak naprawdę napierał na to, żeby ten rewanż się odbył? Tak naprawdę napierałem ja, dlatego że ostatnio byłem dobrze przygotowany fizycznie, pod kątem technicznym, wszystko, tylko zimnej głowy brakowało. Tak naprawdę miałem pozycję dominującą, gdzie byłem na górze. No i po co wstałem? Nie wiem. Chciałem się boksować, bo chciałem być bokserem, no i się to zemściło. Dostałem jedną bombę delikatnie, tak naprawdę nic się nie stało, no ale troszeczkę oko przymroczyło. Potem poleciałem, nie wiem, przycisnął mnie swoją wagą 140 kg, no i rękę wykręcił, no i zapłaciłem za swoją głupotę. Ten temat takiej takiego delikatnej nieprzyjaźni między wami już był dosyć mocno wałkowany między tobą a Seanem McCorkle, ale powiedz, czemu właśnie, tak jak Sean mówił, nie miałeś ochoty w ogóle z nim rozmawiać, czy to były emocje, jakieś inne rzeczy? A kto ma ochotę rozmawiać, jeżeli się dostanie, powiedzmy, za głupotę swoją w głowę, w cymbał, no i potem jeszcze gadać wszystkim, masz ochotę zamknąć się w 4 ścianach i uderzyć głową w ścianę i powiedzieć, co ja najlepszego zrobiłem, a potem jeszcze gadać, nic się nie stało. No, nie miałem ochoty wtedy rozmawiać na nic, a że ktoś to odbiera, jak ma żal do mnie, jutro wyjaśnimy sobie wszystko i te wszystkie żale niech wyrzuci, bo ja wyrzucę swój żal, oj, bardzo mocno. Na media treningu w Warszawie widać było poprawę techniki bokserskiej. Uderzałeś całkiem szybko. Czy ty też widzisz jakieś rzeczy, takie aspekty techniczne, które poprawiłeś? Bardzo dużo parteru było. Można powiedzieć, że prawie co drugi dzień robiliśmy parter. Stójkę też robiliśmy. Tak naprawdę wytrzymałość, wszystko było tak dojeżdżane, było, że mi się odechciało się wszystkiego. I tak naprawdę 10 kg poszło do góry, a szybkość poszła jeszcze w górę, więc tak naprawdę 10 kg, ja zawsze przeliczałem to w tym, co robiłem, że 10 kg czystej masy mięśniowej to jest jakieś 20 kg siły, więc jest czym przyłożyć. Mhm. Ty do tej pory jeszcze nie przegrałeś w Atlas Arenie, tu wygrałeś z Butterbeanem, wygrałeś z Bobem Sapem. Czy ty wierzysz w taki dobry omen tego miejsca? Łódź tak naprawdę dobrze mi służy i przez 7-8 lat startowałem w Łodzi, na zawodach strongmany zawsze wygrywałem. Raz tylko przegrałem, gdy musiałem się w połowie zawodu wycofać, mimo to, że byłem na pierwszym miejscu, zerwałem biceps i wtedy się wycofałem. Jedyna to porażka była taka, że z musu. Mam nadzieję, że Łódź tym razem też będzie mi sprzyjała. Rozmawiałem wcześniej z Seanem McCorkle, on jest, wiadomo, on jest zawsze pozytywnie nastawiony, ale mimo to powiedział, że nie miałby nic przeciwko, gdyby odesłał ciebie na sportową emeryturę, jak to skomentujesz? Niech się bardzo postara, żeby mnie odesłać, bo ja nie zamierzam mieć litości, nawet jeżeli będzie taka możliwość, do nokautu będę chciał doprowadzić, zobaczymy jak to wszystko, ale ciężko sędzia będzie miał oderwać mnie od niego. Swego czasu, całkiem niedawno, taki popularny amerykański portal Bleacher Report, portal, który bardziej takie przyciągające uwagę artykuły pisze, ale zrobił zestawienie najgorszych zawodników MMA w historii, zawodników wagi ciężkiej, umieścili cię na 5. miejscu. Ja się osobiście z tym nie zgadzam, natomiast czy te takie rzeczy do ciebie trafiają, w ogóle taka zła prasa czy złe komentarze osób? Tak naprawdę nie interesuje mnie opinia innych ludzi, co sobie myślą, co sobie mówią o mnie. Ja robię swoje dalej, co robiłem, więc
niech sobie gadają, co chcą. Wcześniej zawodnicy, z którymi rozmawiałem, polscy zawodnicy, żaden z nich praktycznie nie potrafił powiedzieć, przewidzieć, może z braku, znaczy może z szacunku do swojego oponenta, nie mówili, kiedy i jak zamierzają skończyć swój pojedynek. Jak ty uważasz, jak to będzie teraz? Nie wiem, jak to się skończy. Zazwyczaj, kiedy wychodziłem, to mówię, dobrze, pierwsza runda, skończę. Zazwyczaj sobie dawałem, że 80% kończę szybko, 20%, że pełen dystans. Nie, dzisiaj 90% jestem pewien, że będzie cały dystans. 10 albo i nawet 5% bym powiedział, że może skończy się to przed czasem, ale to jest tylko 5%, więc 95% jestem pewien z tą głową, co ja myślę zrobić, że to będzie pełen dystans i nie chcę tego skończyć przed czasem. Twój sparring partner, nie wiem, czy on teraz był sparring partnerem, ale wcześniej Daniel Omielańczuk, niedawno miał debiut w UFC. Śledziłeś tą walkę? Coś możesz powiedzieć o tym? Oczywiście, że patrzyłem, dlatego że byłem sobie ciekawy, jak Daniel się przygotował. Ciężko miał, zrobił swoje i należało mu się to.